Hej, siemanko. Witam na kolejnym streamie z Punishera. Kolejne misje po wczorajszym wieczornym streamie. Wyspa Grand Nixon. Jest to misja, w której spotkamy znowu naszego wielkiego kolegę, wielkiego Ruska. Ta wyspa jest pod władzą rosyjską, jest tam rosyjska baza. Więc kto inny może tam być niż kolega, który nas nie zaatakował? Not sure how I'll get to Grand Nixon Island, but I'll find a way. That nuke's gotta be decommissioned. To jest jeszcze moment, kiedy ja ogarniałem tą grę. I jeszcze kawałek do momentu, gdzie przestałem w to grać, więc jeszcze troszkę ogarniam, co się dzieje. No ale to jeszcze chwila. W każdym bądź razie. And he was gone. Just like that? Man, I'd hate to meet him in a dark alley. You might though someday, Frank. Krykov sent the Russian after you, so you decide to settle with Krykov. Where did you find a pilot dumb enough to fly you out to Grand Nixon Island, Frank? Well, you found someone, then you bailed out over the island. I understand you ran into an old friend. Już myślałem, że sobie kabel przytrzasnąłem krzesłem tradycyjnie. Kto jest pilotem tego cuda? Czemu nie mogli zrobić innego modelu pilota, tylko dali tego samego kolesia, którego dają od pierwszej misji? Trochę słabo. Bardzo fajne jest to, że Punisher co misję ma inne strój, nie? To jest zdecydowanie jedna z fajniejszych rzeczy. Prawie scena jak z Just Case'a. Tutaj pamiętam, że będzie ta misja właśnie w dżungli, ale na czym ona dokładnie polegała? To nie pamiętam do końca. Właśnie chyba na początku będzie trzeba pościągać tych kolesi z wieżyczek, co by nam nie przeszkadzali, bo zanim wejdziemy na wieżyczkę, to trochę czasu minie, nie? Więc nawet nie będą wiedzieli, skąd dostali. O, dobra, jest drugi koleś. Chyba nawet nie zwrócił uwagi, że jego kumpel nie żyje. A dobra, teraz zwrócił uwagę, ale teraz już trochę za późno. Dobra, czy tam ktoś jeszcze został? Tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. Dobra, chyba już możemy troszkę podejść tam. Czy jest stąd wyjście? Dobra, jest. Już myślałem, że tu zostanę na zawsze. Byłoby bardzo niefajnie. Mogę tu przeskoczyć? Dzień dobry, jest Stachu w domu może? Co, oni nawet nie wiedzieli, że ja tu jestem? Co to za...
Team głuchoniemych. O, teraz się obudził gościu. A tu jest jeszcze jeden, dobra. Halo. On jest tam sam i jeszcze mówi, żeby się poddał. A, licera w pierdolę tutaj. Chodź tutaj. Do mycia. Nie ma grania tutaj. Dobra, prawo mamy otwartą. Oh shit. Przyjdzie tutaj? Dobra, już biegną tutaj. Ale trafiłem. Ale trafiłem. Dobra, zaraz wymienię tą snajperkę, bo nie będę miał amunicji i... O, granaty, w końcu! Dobra, już teraz zamienię tą broń. Chociaż chyba ta będzie bardziej przydatna. Skliczowałem. Już myślałem, że nie będę mógł stąd wyjść. Ale muzyka też w tym poziomie robi mega robotę. O, czyżby toj toj? Hej, siemanko Mieszko, co tam? Tak, tak, jest tak gorąco, że... Że dzisiaj taka koszulka musiała wlecieć. Aż to nie jest jeszcze taka biała typowa, nie? Więc nie jestem jeszcze taki oryginalny. Koszulka do bicia żony, klasyk, no. Ej, ta snajperka to by się jednak chyba... No bo dobra, by się jednak nie przydała. A już myślałem. Czemu to jest porada, jak zmyć krew z koszulki? Niedziela niby git, ale jednak wiesz, że weekend się kończy, no. Niedziela wieczór i humor popsuty, nie? Snajper jest tam ten? Dam radę się jakoś do niego zakraść? O, zakraść ty, jak już mnie zauważył. Siema. Chłop się nie spodziewał pani Shera zaraz obok siebie. Siematko, Rakun, tak. Jest tak zimno na dworzu, że aż musiałem ubrać żonobijkę dzisiaj. Gościu, wypuszczę cię, ale jak to przeżyjesz, to szacun, nie? Przeżył? Co za... Co tam, Rakun, jak tam sobota mija? O kurde, trochę mnie tu zaszli. Yeah, boy. No, wychyl się, wychyl się, wychyl się. Pokaż. O! Dobra, chyba i tak nie trafię. Sam po prostu podejdę do kolegi. A już sobie zaraz odczytam, tylko zabiję tego kolesia. Niedziela typie, no. Niedziela nic fela, nie? A spoko, gram sobie w Pathfindera i jem. Lubi się, żyć się umierać. Kurde, chillera utopia. Elegancko, tak trzeba żyć. Tak trzymaj w takim razie. Ja mam podobnie, tylko nie jem lubisi.
i gram sobie w Punishera, więc prawie to samo. Z buta wjeżdżam. Kurde, nawet jakieś heady wlatują. O, z tym kolesiem musimy sobie pogadać. O życiu i śmierci. O wiele bardziej o śmierci. Boom! Siema. Przesłucham go normalnie. I wtedy wykorzystamy to cudo, co tam jest. Okej. Tell me something interesting. Another ceiling fan tragedy. Oh shit. Punisher. Punisher. A ty gdzie się tam chowasz, gościu? Ktoś tutaj jest? Posprawdzamy. Nie, nikogo nie ma. A jeszcze jedna. Nie, taka minigierka po prostu. Żebyś sobie w drzwi pokopał. Dobra, tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. Tu są ciała, więc na pewno tu byliśmy. A już czekają. Użyłbym granatu, ale trochę mi go szkoda. Siema. Ale go kumple lubią, że... O shit, że go... że po nim strzelają. Dobra, użyjmy tego. Albo podejdźmy po prostu do nich. Siema. Rzuca nimi po prostu. A, czyli ktoś jeszcze tutaj jest. O. Bazuka? Czy mi się przyda bazuka? Kurde, no z jednej strony fajnie byłoby ją wziąć. A z drugiej strony nie wiem, czy mi się będzie chciało z nią łazić. Całą misję, nie? Bo to jednak będzie trochę problem z noszeniem tego. Ale dostaję, ale dostaję. Chodź tutaj. Mamy do pogadania, gościu. W sumie to go mogą zostawić już. Co by mi nie przeszkadzał. Dobra, zobaczę co tu jest. O nie! Rzuciłem granata przed siebie. Hej, siemanko, Vias. Za chwilę będzie... A propos, jak już jesteś, bardzo fajnie. Za chwilę będzie kolejne marvelowskie cameo, o którym wczoraj rozmawialiśmy. Osoby, której imię i nazwisko kompletnie pomieszałem, więc za chwilkę go spotkamy. O kurde, ile ich tu jest. O nie! Co za marnotrawstwo granata. Tak, Nicolas Cage będzie. Muszę dodać to do punktów Nicolasa Cage'a. To będzie nasz taki inside man. Tylko my będziemy go rozumieć. Ale okej. Okay. Ale będzie git. Nicolas Cage, tak jest. Ej, jest jakiś snajper tutaj. Z którym trzeba sobie pogadać chyba.
Albo zobaczymy, czy granat na niego zadziała. Hej, siemanko mamy, co tam? Elo, elo, elo. Schował się gościu. Teraz nie pamiętam, w którą stronę mam iść. Idę tutaj na razie. Muszę zdobyć trochę życia. Ajajajaj. Stop him. Pójdę do tamtego snajpera, bo mnie trochę podenerwował gościu. Special kill. Ale będzie brutalny fest. Wąż tam kolesia wciągnął. No co się zachlało pałę wczoraj. Wrogów sen robiłem. U, jakieś fełdy. Żeś porozpoczynał. To nieciekawie, panie kolego. Jest headshot, już nie będzie mi w końcu przeszkadzał gościu. Kolejny headshot. Szczerze, feud podobny do Rusewa, Zigglera i Lana. A, czyli o laskę się pokłóciłeś, tak? Hej, siemanko Kubenson, witam ponownie, dzień dobry. Co tam dalej, czy Lera utopia? No, to chyba niebawem będzie... Jak to o laskę, trzeba być miłym. O piękną kobietę, zapewne, przepraszam bardzo. Trzeba być mi... No tak, kurde, zapomniałem, przepraszam. O mój Boże, ale love story tutaj wleciało. Niekoniecznie o laskę, ale ziomek nic mi wczoraj nie mówi, że jest... Kurde. Grubo. What did you tell him? He thinks we're coming. Hey, let them zasady ulicy. To trzymam kciuki, żeby wszystko się rozwiązało w miarę bez rękoczynów. W takim razie. O kurde, to gruby fełd. No to trochę pajac w takim razie. Koniec końców. O kurde, mam bardzo mało życia. Robi się mega nieciekawie. You cannot make me talk. Grenades in locker, storage room. Muszę sobie przypomnieć, jak ja wczoraj grałem. W sensie, że ciągle się gdzieś wychylałem, ciągle coś tam. No teraz tak za bardzo latam ze wszystkim. Coś jeszcze tutaj został? Tell me something interesting. I will not say.
To było brutalne też, ale skuteczne. Tu gdzieś tą bombę trzeba było podstawić, z tego co pamiętam. Żeby Nicolas Cage był z nas dumny. A, tutaj tak. Ile mamy czasu? Nie za dużo. Czemu nie było dźwięku wybuchu? To było co najmniej... co najmniej słabe. O czym jest ten Punisher, bo nigdy nie czaiłem? Znaczy, no to jest koleś, który wiódł typowe amerykańskie życie. Rodzina, praca i tak dalej. I nagle zabili mu tą rodzinę. I nie wiem, czy w filmach, czy w komiksach za każdym razem jest to podane inaczej. No się, po co ja to odpaliłem? No i mści się na różnych gangsterach i tak dalej, szukając zabójców swojej rodziny. Ale creepy jest ten śmiech teraz tutaj, w tej grze. Tak więc no. Tak bardzo, bardzo w skrócie, bez spoilerów. Jest bardzo dużo, są chyba 3 filmy, jest serial na Netflixie, jest dużo komiksów. A tak, był weteranem wojennym przecież rzeczywiście w tym serialu na Netflixie. On miał przecież te flashbacki z wojny, rzeczywiście. Znaczy typowe, no co, wielka amerykańska chata. Zabijanie odkąd uzyskało się tylko prawa wyborcze, albo nawet ich się nie miało. I jechana. Takie życie w Ameryce. Teraz tutaj, czy... A, okej. Wszędzie w sumie był weteranem, tylko czym nowszy komiks, to wojna się zmieniała. Aha, no bo rzeczywiście, bo w serialu chyba był w... gdzieś tam w Iraku, nie? Chyba, czy coś. O kurde, tam jakieś ten. To dzięki, że mnie rakun poprawiłeś, bo bym głupoty gadał cały czas. Ja nie pamiętam, wiesz, bo właśnie ja oglądałem ten serial już bardzo, bardzo dawno. Więc no nie do końca pamiętam, o co z tym chodziło. Boom, headshot. Oj, ciężko się będzie dostać do tego kolesia. A co się stało? O co? Oh boy. To żeś nie trafił trochę. I rapak się pisze przez RZ chyba. To jeszcze fajną gafę walnąłeś tam. Aj. Aj, aj, aj. Trafię? Ej, to było dobre. Wow. Jestem w mega szoku, że trafiłem. Oj, oj, oj. Nie mam życia, nie mam życia prawie. Dobra, złapię tego kolesia. Siema. No wychyl się. Dobra, tam chyba tylko jeden typek dosłownie został. Stop. I have a delicate constitution. Our nuclear missile will be launched soon. Wrócimy się. Oh boy. Już nie będę czytał na głos, tylko powiem oh boy.
Oh boy. Nie wiem czy... No nie wiem, ja też niedługo kontaktu nie miałem, to ci nie powiem, jak to było. Vias, nie wiem czy jeszcze jesteś, ale patrz. Nicolas Cage jest tutaj. Jest Nicolas Cage. No, dokładnie. Nick Fury, jakbyś mógł pójść pierwszy, bo ja nie mam życia. To byłoby naprawdę mega miło. Chciałem pytać, czy on kogoś zabija, czy tylko tak udaje, że strzela. Chodź tutaj. Ale dostał, ała. O shit. Dobra, muszę rzucić tak granata, żeby on tam doleciał. O, właśnie nie oglądałem jeszcze tygodniówki, wiesz? Ale trafiłem. Nie oglądałem jeszcze tygodniówki, dopiero dzisiaj będę oglądał. Ale już mi wyskoczył spoiler, że już tam sobie stał w ringu Almas. Nie, El Idolo, tak? Andrade El Idolo. Ała, coś mi ugryzło. No jestem ciekaw, co tam z nim wykminią. Och, się złożył. On będzie miał walkę z Omegą? Już? Czy to taki twój dream match po prostu? O, dawaj Nick, wychyl się, bo on tam ma ten. Nice Nick. Jestem pod wrażeniem. Tak, na triple menu opas AAA Mega Champion. O kurde, ej, to fajnie. Taki dream match trochę, nie? Bardzo fajnie. W takim razie. Gościu, jakbyś mógł się przesunąć, to naprawdę było mega miło, nie? Będzie oglądane? No jasne. Ja na razie muszę tą tygodniówkę nadgonić z piątku, bo jeszcze nie miałem czasu. A SummerSlam na jakimś wielkim stadionie będzie. Tego to się nie mogę doczekać, fest ci powiem. Tak się cieszę, że w końcu jest publika. Że nawet nie pytaj. No tyle, to ja wiem. Podobno ma być jakiś nowy stage. Serio? Ej, to mega fajnie. No będą pewnie chcieli zrobić jakąś nową erę, nie? Ze względu na to, że publika wraca. No wychyl się gościu, bo nie mam całego dnia. Dobra. Ale dostał heada. Ale dostał heada. To będzie koks, bo mam dosyć tej ściany LED. No jest... To bardziej nie mogłem, jak oni zrobili to retro SmackDown.
I coś tam właśnie wszyscy się napalili, a oni po prostu dali po prostu stare logo i to by było tyle z Retro SmackDown. Super, zajebiste. Jest tu ktoś tutaj jeszcze? Tu jest. Chodź. Bez kitu Omega SmackDown Fist wraca. No, wróciło przecież tam chyba w tej grafice 3D tylko. Ale to była pierdziawa, straszna. To W sobie już tak strzela po kolanach samo, że to jest masakra. Paranoja. Heads up, Fury. Another turret. Oh shit, ile ich tu jest. Keep the rest busy, you get the turret. This way, attack! We welcome you to Retro SmackDown from Thunderdome. Ale to było straszne, jak też bardzo lipny moment był, jak oglądałeś WrestleMania z publiką i nagle wiesz, że następne Raw i SmackDown jest w Thunderdome, nie? Się już zaczyna coraz trudniej robić. Kurde, Nicolas Cage nas pochwalił. Nie wiem, czy wykorzystywać ten ostatni granat. A ciur. Kurde! Rzuciłem sobie granata pod nogi. Teraz w grudniu 2013 pierwsze panowanie Shield, Cena jako mistrz, Kurt Sexel jako mistrz IC, Bo Dallas jako mistrz NXT. Ja do dzisiaj pamiętam, jak Curtis Axel zdobył mistrzostwo interkontynentalne właśnie w urodziny chyba swojego ojca. Wow, to było zajebiste. Po prostu zajebiste, nie? Ale zmarnowałem granata, super. Zmarnowałem sobie strasznie dużo życia. Więc mam nadzieję, że mi nikt zaraz nie poskłada. Dobra, już wracam. Szkoda, że tu nie ma apteczek w tej grze. Kurde! Muszę sobie trójkąt wyciągnąć, kurwa, z joysticka, nie? Poszli! O nie, osłaniaj mnie. Co za gość. Tak się zastanawiałem, czy on mnie osłania w końcu, czy nie. Dobra, robimy taki myk. Tutaj ściągamy tego gościa. Tego bierzemy. Ja więcej życia tracę, próbując do nich podejść, niż sobie regeneruję na nich. Zajebiste to było, jak Don American został nazwany American Dream. Serio? Słyszałem, że te jego proma ostatnio trochę cringe'owe są. Ale długi ten poziom jest. O, właśnie. A propos długiego poziomu. Cringe to jest jego muzyka. Ten theme song od Snoop Dogga, tak? No, jest tragiczny. Oła.
no. Zaraz się boję, żebym tutaj wyskoczę. A teraz ma zwykłe Kingdom, tylko z momentami symfonii. O kurde. To rockowe chyba było najlepsze, nie? Od Downstate. Thank you. Oh shit, ale się ich tu namnożyło, dobra. Save to my face było mega kozackie. Punkt dla ciebie, no. Kurde, w ogóle nie trafiam chyba tam do tego. O dobra, Nick Fury się go pozbył. Dobra, chyba czysto. O, dzień dobry. On się jasno tutaj zrobił. Aha, bo pod światłem stoimy. Please don't kill me? No nie wiem. Stop! I have a delicate constitution. Okej. Okay. On weźmy sobie Tigla. Krylem zajechał, no. Patrz, jakiego Shootingstara kolej zrobi. A nie, nie zrobi, bo zahaczył. Siemano, Hauptmann. Witam. Jak tam niedziela Boża mija? Mam nadzieję, że chillera utopia. Kiełbaskę byś ojechał. Jakkolwiek to brzmi, ja też. Trzeba zrobić jakiegoś grilla bożego. Stream z nocnego spania i z grilla bożego. Siema. Utopia grillowana? No to super. Cieszę się bardzo. I srania do miski, ale to jak Direk srał do miski kiedyś? O, nie wiem, czy Direk wyje, bo podobnie trochę się z nim kontakt urwał. Tam ktoś jeszcze jest? No jasno. Everybody! Z buta wjeżdżam! Jednym strzałem wyłamuję zamek. Robiłeś z nim live na YouTubie i coś tam mówię, że być jak Magical. Aha, możliwe, nie pamiętam. To jest było z 2 lata temu chyba, nie? To już dosyć dawno, nie? Jeszcze wyskoczył? Jak nie trzy? Chyba z 2, wiesz, bo... No, z 2. 3 to za długo. Coś tutaj jest w ogóle? Dobra. Granaty. Chillera utopia, super. Kurde, nie wiem, czy te, nie wiem, czy tej wyrzutni rakiet nie wziąć. Oj, kurde, nie wiem. Dobra, nie, na razie nie.
Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Chociaż... W sumie karabin mogę zawsze sobie wziąć, bo w sumie to jest po drodze ciągle, nie? Ale jak mam z Diglem cały level latać... Tak średnio. Zrobiłem sobie challenge, bo mama zostawiła mnie w domu od środy do dzisiaj z 30 zł. Wiesz co? Nie da się. Co się nie da? W sensie przeżyć za 30 zł? O ty kurwa gnoju. No co, ty za 30 zł na tyle dni? To co, ty byś musiał chyba tosty jeść. I to jeszcze mieć wyliczone. Te tosty. Dobra, weźmy to. O nie! Marnotrawstwo granatu, no nie! Ale się rozpierdziel zrobił. Spróbuję użyć tasaka, żeby zabić kolesia. To może być ciekawe. Chodź tutaj, gościu. Ała. To musiało boleć. O, butelką w kolesia rzucę. Chyba się przejdę po tę bazuka. Bo z tego co pamiętam, to będzie taki etap z Ruskiem. I kurde, fajnie by było. A weź teraz zmyj te wszystkie gary od środy, jak mi plecy bolą. O kurde, to pewnie ładny stosik tam musi być. Jeszcze od środy, taki zapleśniały stosik. Czekaj, czekaj, gościu, ja muszę bazukę wziąć. Ta bazuka była tutaj? Nie, tam dalej. Pora iść do lekarza. L4 City. Nowa cywilizacja. Małe mamy ciątka. Jest tylko jeden nabój do tego? Dobra, to nie. Tam Nick Fury już się na mnie denerwuje. Już idę, gościu, się nie denerwuj. Już jest chyba koniec tego stage'u. A bo i nie? Halo, picie to woda, problem solved, no. A jakie oszczędności, nie? Jak pijesz samą wodę. Serio, ja też sobie ostatnio policzyłem, ile idzie na napoje. No, tak trochę sporo. W miesiącu. A gdyby tak przerzucić się na wodę i za zaoszczędzone pieniądze kupować sobie gry. Ciekawe. Trzeba spróbować. Sześciopak Ice Tea za 12 zł?
Na miesiąc? Nie w lato. Zdecydowanie nie. O, o jaki home gym. Stąd właśnie mam pieniądze na retro gry, działa. No właśnie, chyba będę musiał spróbować, wiesz? A się chciałem się pytać, czy to bardziej pijesz wodę z kwestii zdrowotnych, czy bardziej, bardziej żeby mieć na gry? Wszystko wiadomo w takim razie. Ale zdecydowanie ja przykładowo będę musiał sobie odpuścić kole, bo wdawanie kasy na kole to jest jakaś pierdziawa. Sobie tam pozwalać od wielkiego dzwonu, nie? Piję wodę, bo nie ma kalorii, no tak, no w sumie. W sumie racja. A poza tym rzeczywiście hajsik, masakra jest teraz ze słodzonymi napojami, no strasznie jest. Kurde, tam chyba 9 zł czy 8 za kole? 3 kole i masz Punishera na PS2. Sorki. Jak masz kole teraz, to laski do ciebie stoją kolejkami. To jest taki towar deficytowy na ten moment. O kurde, sporo. Coś tutaj jest? Dlatego przerzuciłem się na piwo. A ile to masz lat w ogóle? Już masz 18 czy jeszcze nie? Panie, przerzuciłem się na piwo. Co, kolana, w sensie, że mało kogo stać, nie? W sensie szkoda kasy, tak trochę się wydaje. Siedemnaście i trzy miesiące. Jak ty, jak masz 17 lat i 3 miesiące i mówisz, że piwo tanie i dobre na sen, to ci to bardzo szybko wejdzie w nawyk. No niestety. Sir, the procedure takes time. If that nuke isn't armed in 30 seconds, I'm gonna use you as a condom. Okej. Jak to nie pił piwa przed 18 lat, pierwszy rzuci kamień. Ale nie na dobry sen, nie? Dobra, musimy znaleźć rakietę bożą. W takim razie. Tylko. O, to będzie chyba ta bitwa z Ruskiem. Pod rakietą. Tylko na czym ona polegała? Jezus Maria, nie pamiętam. O kurde, ile się tu nam użyło tradycyjnie. Potrzebuję małej osłony, więc. Chodź tutaj, gościu. Przestańcie biegać. Ja ledwo celuję. Normalnie. Gdzieś tu jest koleś. Broń upuścił. Co to za żołnierz? Kolejna mu broń wypadła. Ale się namnożyło. No bez kitu, strasznie. Dobra, z głowy, z debilami. Ruszamy dalej. Ej, ale też nie ma amunicji. Dobra, już jest lepiej.
która ciężko zrobiło pod tym względem. Słyszeliście to, to polskie słowo? Zasraniec! Szkoda, że Murphy wyleciał. Ja nie byłem w szoku, że go zwolili, szczerze mówiąc. On i tak już nie był używany od dłuższego czasu. Ale no szkoda, no zawsze szkoda, nie? Ale może coś innego uda mu się zrobić w swojej karierze. Trzeba kupić jego fixa zanim zdrożeje, no. O kurde, no tu będzie ten etap z ruskiem. Coś tutaj jest? Czy taki pozostawiony teren po prostu? Ten pozostawiony teren. Ruska mieliśmy już okazję spotkać na ostatnim streamie wczoraj. Jak został wyrzucony przez okno. Dobra, weźmy snajperkę. Tak samo Andrade, bo jak AEW zrobi ich fixy, to za ponad 200 nie chcę kupować. No w sumie one za bardzo się nie będą różnić, nie? Więc to też racja. Dobra, tu jeszcze nikogo nie ma. Teraz się pewnie zrespią. Musimy chronić naszą gondolę, żeby jej nie zniszczyli. Dostałem. O, moja gondola. Jakkolwiek to brzmi. Kurde, tam się zrespił drugi. Ile ich tu jest? Halo. Nie umarł. Dobra. No jak nie, AEW daje więcej artykulacji, bo Mattel ma łokieć zginany tylko raz, a AEW ma w łokcie podwójne zgięcie. O kurde. Ej, wow, szacun. Ale super pattern, ej. Że się odczepiają te części. Fajne. To jednak... Kolejny punkt dla All Elite Wrestling w takim razie. Szeroki ten Krieg-off. Ej, czy to nie był czasem cytat CM Punk'a i on go nie wziął z komiksów? It's clobbering time? Ale kozacki taki easter egg wrestlingowo komiksowy. Rodman of the Fantastic Four, big superhero in Russia. Get it, the Punisher's coming. You handle him while I arm the nuke. Okie dokie, boss. The Russian is on the case. And don't screw up again, or I'll have your head ripped off and mounted on my wall. Now, this time the Russian finishes the job. Jak się go pokonywało? Nie pamiętam. Teraz wychodzi ring All Elite Wrestling z figurką sędzi. Chyba pierwszy raz w historii fixów sędzia dostanie swoją własną fixę. A czasem jakiś Earl Hebner nie miał własnej figurki? Dobra, tu z tego co pamiętam. Góra, góra, dół, trochę w prawo, AB, no. To był kot z kontry? Na 30 żyć? Gdzie jest ten rusek? Bo ten rusek chyba będzie musieli go specjalnie jak debila zaciągać pod ten płomień. No nie wiem, czy ten rusek się zbugował, bo chyba powinien już wyjść, co? A tam jest. Strzały na niego nie działają? Aha, dobra, okej, już wiem.
Dobra, już wiem. Dobra, już wiem. Już wiem, o co chodzi. Coś tam było, ale jakby Wrestling Figure Shop to nie jest tam jakaś wielka marka jak Mattel czy Jazz Bores, więc nie liczę. Gdzie ten osioł pobiegł? A, dobra, tam. I co, tak będzie biegał w kółko przez całe 5 minut, aż go wykończę? Czy się zdenerwuje i zejdzie, bo nie pamiętam. O ty piz... Kurde, jeszcze żołnierze wyskoczyli. Ale pierdziawa, ale pierdziawa. Chodź tutaj. Gdzie ten Rusek poszedł? Dobra, jest. No dawaj, rzucaj. Rzucaj mi na łeb. Nie. No właśnie widzę, że... Kurde, słyszę żołnierzy znowu. No! O! Gdzie są ci żołnierze? Chodź tutaj, ale ci wpierdolę zaraz. Chodź, sprawę mam. Czy gdzieś... Ten Rusek zszedł tutaj? Nie, już myślałem. Chodź tutaj, bo ja życia potrzebuję, gościu. Rusek niech co tam pobiega wokół. Dobra, wracamy do Ruska. Gdzie on jest? No, jest trochę intense battle. Tak fajnie by powiedzieć, gdzie on polas. Dobra, tam jest. Idzie z beczką, widać go z 30 metrów. Gościu, nie mam całego dnia. Zejdziesz tu w końcu, czy nie? Czy ci pomóc? Dobra, już jest poparzony, już jest zdenerwowany. On już... O, właśnie. I on mnie teraz podpalony będzie gonił? Chyba tak, ja teraz muszę przed nim uciekać, bo on jest głupi. Yes! That's right. Gdzie on jest, Rusek? I on mnie chyba teraz będzie gonił. Dobra, biegnie, biegnie debil. On powinien teraz już tracić życie. Czemu on nie traci życia? Kurwa. Skąd oni do mnie strzelają? Jeszcze Rusek typowi zawalił.
Wow. Hej, nie pamiętam, kto było. Czy ja mogę teraz już do niego strzelać? Nie. Dobra, okej. O to chodzi. No! Ale spadek FPS-ów jest, co? On tu idzie? Ja leci z tamtej strony. Czemu to nie wybucha? O mój Boże. No to jednak nie będzie takie proste chyba. Myślałem, że będzie zdecydowanie lżej. Rest in pepperonis, no kurde. So close. Ale teraz już wiem, gdzie szukać i wiem mniej więcej, co robić, więc... Aha, to jest tylko amunicja. A jakbym chciał granaty czy coś, to nie. To nie tutaj. A w tamtym drugim pomieszczeniu co będzie? Bo przydałyby się te granaty, bo nie mogę zniszczyć beczek normalnymi strzałami i... sprawia sporo problemu. Coś tutaj jest? Nie. Shit. Shit, będzie ciężko. Tym bardziej, że fajnie byłoby mieć... Unconscious makes my job easier. Fajnie byłoby mieć inną broń niż tą snajperkę, bo ona jest trochę useless na ten moment. Dobra, no nic. Chyba nie mamy wyboru. We got to stop meeting like this, big boy. Big boy. Yeah, boy. This is gonna hurt. A w sumie to mogę też pozbierać zdrowie, dopóki on nie zejdzie na dół. Taka mała... Wow. Ło, to będzie jak kruska pokonam. No dawaj. Teraz zejdę, bo już te typy tutaj będą. Różne, szemrane. Jeszcze się nie zrespili? Dobra, już się zrespili. To był Crash Bandicoot. To był Crash Banuka. Dobra. No ci pijany, no. Pijany po kilku piwach przed snem.
No dawaj, gościu. Your best shot. Let's have it. O, tu już jest kolejny koleś. Tam jest kolejny. Chodź sobie, gościu, pogadamy o życiu i śmierci. Trójkąt po szczepiwach? Nie, ja nie znam, co to jest. Gdzie się podział Rusek? Co to było? Się nie spieszy, gościu, co? No zaraz mnie coś rozwali tutaj, nie? Kurwa. To obczaję później ten utwór. Yeah. Przecież ja już straciłem większość życia tutaj. Odpalę to sobie później. Ciągle gada do mnie Big Boy. Tylko nie wiem, gdzie on jest. A dobra, tam leci z beczką. Będziesz to rzucał, czy co? Dobra, idę do niego. Jest ok. Już jest poparzony, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Chodź do pomieszczenia przesłuchań, gościu. O shit! No ja straciłem życie, które miałem zyskać, weź. Ale spadek FPS-ów fest, nie? Dobra, chyba się podjarał już. Jest. Ale ten typ ma ból dupy, który? Aha. O Jezus, daj sobie spokój, za rok nie będziesz o tym pamiętał w ogóle. Autentycznie ci mówię, za rok nie będziesz o tym pamiętał. Rusek podjarał swojego kolesia, super. Dobra, i teraz ja już nie wiem, co ja mam robić, nie? Bo bez granatów mogę się cmoknąć. Cmoknąć w dupę. O Jezus, ale macie problemy. Dajcie sobie spokój. Autentycznie ci mówię, za rok nie będziesz o tym pamiętał. Za rok, za miesiąc.
nie przyjmuje jeszcze żadnych hitów. Spoko ten level, taki nie za łatwy. Dobra, już końcówka została. Zostaw mnie. O nie. O nie. O nie, zostaw mnie. Zostaw mnie. Ja nie wiem, czy to już jest tutaj to. Że ten debil musi tak jakby w to wejść. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie, ziom. Czemu to nie wybucha? Aaaa! Leave me alone, I'm busy. No za ramię coś rozjebie tutaj. Czemu tu nic nie wybucha? O, się wjebałem. Ten odniak przebiega obok tej zapala. To ma sens. W sumie. I one się respią dodatkowo. Tak. Hauptmann, ale ty jesteś kozak. Wiem, to jeszcze z 2 godziny przechodził teraz. Dziękuję bardzo. Uratowałeś mi dupsko. GG, no, bardzo, dziękuję. Ogólnie o tym wiedziałeś, czy zwróciłeś na to uwagę po prostu? Bo ja to byłem skupiony na uciekaniu przed kolesiem, który się pali, nie? Co nie zmienia faktu, że właśnie dupsko uratowane. Dziękuję. Widziałem, jak zapalił. Kurde, ale masz łeb. Dziękuję bardzo. Oh boy. Elegancko. Teamwork. Oj, oj, oj. A to pani Sher w takiej czapeczce? Ucieka z wyspy? Nie, nie. Pani Sher dopiero biegnie. Z Nickiem Fury na barach. No bo zaraz ta rakieta walnie w miejscu. No ja. W sumie racja. Ze starym na plecach, no. Mega kozak, wow, super. I can't believe he let me live.
No nie do końca. Wow, trzeba obowiązkowo zapisać, bo nie chciałbym mi się przychodzić tego kolejny raz. Fisk Industries. O kurde, dobra. Tu chyba będzie Bullseye, z tego co pamiętam. Jeszcze. To sobie zaraz zaczniemy ten level, a ja za sekundę wracam. Kingpin. Oh boy. Co ty, Klosa bym tak szybko walił? To ci lepiej nie było. Minutę? Nawet nie. Russian mercs are both controlled by the Kingpin. Fisk has a lot of explaining to do. I'm going to arrange a meeting the hard way. O, czyli spotkanie. O Jezus Maria, sorki. Spotkanie z Kingpinem. Zmienimy sobie bronię. No już powoli mamy prawie wszystkie. Ja bym wystartował z SMG i z Diglem w sumie. Mam nadzieję, że podjąłem dobry wybór. Chociaż pewnie i tak zaraz będą kolejne nowe bronie, więc zaraz wezmę coś nowego. The official story is that it was a planned French test on an uninhabited island. It's uninhabited now. And Nick Fury helped you detonate the device? Colonel Nick Fury? No. He was unconscious. Krieghoff activated the missile. I made sure it stayed on the island. So, you guessed that both the Nucci's and Russians were part of Wilson Fisk's criminal empire? Alleged criminal empire. Yeah, that's what I meant. Yeah, anyway, you connected the bloodstains and concluded he was behind all this. After all, who else could be controlling the Nucci's and Russians, dealing drugs, weapons, and slaves? Who but the kingpin of crime? Alleged kingpin of crime, Soap. So, you decided to pay Fisk a visit. Mam takie flashbacki teraz z tej gry, jak oni zaczynają o tym wszystkim opowiadać. To właśnie zaczynam sobie przypominać jakieś tam momenty późniejsze. Teraz z tego Kingpina to też nie pamiętam za dużo. Idziemy na chillerce utopię. Jestem ciekaw, czy zaczną do nas strzelać. This is private property. Leave now. Stop right there. Get out. Tak myślałem. Tak myślałem, że to nie będzie zbytnio pokojowe spotkanie. Od samego początku. Kurde, mają kamizelki kuloodporne, to wiecie, trzeba typowo po głowie celować. Kurde, obeszli mnie. Chodź, bo tu masz kamizelkę. Będziesz stanowił lepszą ochronę, gościu. Oh shit, don't kill me.
You're sick, Punisher. You've been hitting the Nochis and the Russians, costing the Kingpin big time. Ooh. Oh. Tam chyba został jeden koleś, który szuka mnie w ogóle nie tam, gdzie trzeba. Dziękuję bardzo za pomoc. Ruszajmy dalej. Nikogo nie ma. Coś tu cicho. Za cicho. Okej, dobra, zejdziemy zaraz na dół. Albo już teraz zejdziemy na dół. Tym bardziej, że tam chyba nic nie było takiego ciekawego. Hej, siemanko Baero, co tam? Niedziela, chillera, utopia? Oh shit! Wsparcie, jeden koleś, ich tam trzech było, potrzebujemy wsparcia. No dobra, wychyl się jeszcze. Jeszcze raz. Ale mnie wciula zrobił. Dokładnie, akurat braciak niedawno pojechał, bo był w odwiedzinie, a teraz już chill. No to fajnie, cieszę się bardzo. To zapraszam sobie coś otworzyć, jakieś pićku. Posiedzieć chwilę, pogadać o życiu i śmierci. Można stream oglądać, tak jest, zapraszam, dzień dobry. Bardzo mi miło, że wpadłeś. Jak tam, Baero, ogrywałeś kiedyś Punishera? Czy nie widziałeś nigdy tej gry? Oh shit! Kurde, znowu ich tam całe zastępy są. Nie, pierwszy raz tytuł kojarzę z nazwy, ale tak to pierwszy raz widzę. No to bardzo fajna gierka, polecam na PlayStation 2 czy tam na kompa. Jest mega przyjemna. Są bardzo fajne style egzekucji. Bardzo fajna fabuła. Zdecydowanie warto przysiąść. Na kompa jest oczywiście po polsku, nie? No to chyba nie muszę mówić. I też nie jest stosunkowo aż tak droga na PlayStation 2, bo to tam 30 zł raptem. 30 zł w CEX-ie i chyba z 60 na Allegro. A na kompa jeszcze taniej chyba można dostać. No dzień dobry, my to chyba do pogadania mamy, co? Tak jest, Scott, ale ja jeszcze wyślę kolesia, żeby przebadał te tarety. Aha, one nie strzelają do strażników. No, i gitara. No, potężne cuda mnie od razu ściągnęły. Kolejny etap się musi doczytać. I jeszcze jedną grą, którą tak ostatnio mnie dosyć ciekawi, żeby ją ograć na streamach, jest gra... O, właśnie, zaraz dopowiem. Tak, King mi to jest ten duży typ, no.
Where's Kingpin, Bullseye? A tu mamy Bullseye. Big guy can't see you now, Castle, but I've made room for you in my schedule. Get out of the way. Or what? You'll scowl me to death? I don't miss, you know. Too bad you can't say the same. Hard to miss a guy with a target on his forehead. Uuuu, ale mu pojechał. Kingpin to jest ten duży typ. Tak, on chyba był, wiesz co? Ja pamiętam, jak oglądałem kiedyś film Daredevil, to chyba grał go ten koleś z Zielonej Mili. On miał chyba, nie wiem, czy na imię, czy na nazwisko Duncan. I właśnie tam grał go w Daredevilu. A tutaj nie wiem, jak wygląda Kingpin, nie pamiętam. A to był Bullseye, który był grany przez Colina Farrella w Daredevilu. Jak pamiętamy, on nigdy nie misuje. I właśnie teraz to zrobi. Trzeba strzelać mu po czole. Ciężko będzie. Kurde bela. Ciężko będzie. Dobra, dostał. Jakaś podruba deadshota? No. Jakaś marna łysa. O kurde. Kurde, ale mam problem z celowaniem. Shit. Shit. Ciężko będzie. A jakbym granata rzucił? Nic nie daje. Fuck. O, będzie grubo. No tutaj pamiętam, że jedyny patent to jest strzelać mu po głowie. Ol, dostałem na dupę. Dobra, wezmę to M16. Może będzie lepsze. Gdzie on jest? No, będzie M16 będzie o wiele bardziej skuteczne wobec niego. Ja pierdolę. Się popisujesz, gościu. Uciekł do innego pomieszczenia, czy mi się wydaje? A, czyli to będzie bardzo długi bosik. Bo się jeszcze będzie cwaniak przemieszczał. Czy mi to przeszkadza? Absolutnie nie. Będę miał trochę czasu, żeby życie pozbierać, bo... Strasznie schrzaniłem. O mój Boże, mógłby mnie zabić w sumie. Bo teraz zanim nadgonię to zdrowie, które straciłem. No, bardzo słabo mi poszło. Wstyd. Wstyd totalny. A teraz jeszcze będzie miał tych pomocników. Więc nie mogę się doczekać. No właśnie, a propos pomocników, to komuś się radio włączyło. O kurde! Ktoś tam chyba z 7 typa do mnie biegnie. Może dam im się zabić. To mi się życie zregeneruje. Siemo, chłopaki. Dobra, zabijcie mnie, bo chcę zobaczyć, czy odzyskam zdrowie, bo... Chyba, że wczyta mi się dosłownie sekcja, która się zapisała, czyli wczyta mi się stan zdrowia. Co wtedy nie będzie za fajnie. Będzie wręcz słabo. Oby nie. No to... no... No nic, w takim razie. Ruszamy dalej. Oj, będzie słabo. Poczekam, aż mnie znajdą. I poprzesłuchuję sobie tych gości.
odzyskam nieco zdrowia. Oni się będą jakoś przesuwać dalej? Jojojo, idą coraz dalej. Kurde, przeżył. I'm new around here. Fill me in. Whoa! I got it. I just work here, damn it. I don't know anything. No problem. I was just following orders. No właśnie, teraz mam flashbacki z Wietnamu, Punisher. Chodź tutaj. O, ale się ich namnożyło. Oh shit, Max Payne jeszcze tutaj wleciał. Jeszcze mnie pocisnął. Ile ich tu jest? Halo? Dobra, spróbuję go przesłuchać szybko. You look like someone who has information. Oh, oh shit, don't kill me. You've been hitting the Nuchis and the Russians, costing the Kingpin big time. Tam ktoś biegnie. Dobra, tam jest jeden koleś. Siema. Jak zostanie jeden koleś, to już się podda tam. You look like someone who has information. Oh shit, don't kill me. You are sick. You've been hitting the Nuchis and the Russians, costing the Kingpin big time. Dobra, nie jest źle. Z tym zdrowiem. Dobra, koleś się już poddał. Wyglądasz na takiego, co może mi pomóc. Gościu. Tell him I'm dead. Up yours, Punisher. The Kingpin will kill me if I tell. Let me go and I'll call. Może chociaż kogoś pominiemy tutaj. We killed the Punisher. Bodies in Sector H Alpha. I co z tym związanego teraz? Aha, dobra, okej, okay. Mogę się po prostu przygotować na atak, super. To żeś mi ułatwił robotę, gościu? Myślałem, że oni po prostu nie przyjdą wtedy. Oni przyjdą. Dobra, ale mam granata, więc niech się tam wszyscy ustawią. To ściągniemy wszystkich za jednym zamachem w takim razie. Czemu oni się ustawili w kolejce? Znowu następny Max Payne tam szczupaka walnął. Ile ich tam jeszcze zostało? Tam jest jeden. Dziękuję bardzo za pomoc. Teraz chyba otworzyli jakieś drzwi, które były zamknięte. Chyba tamte, przy których byłem. Bo stąd przyszedłem, z tej windy. Chyba, że mogę na inne piętro po prostu pojechać teraz. Albo i nie. Dobra, szukajmy drzwi po prostu. Jakichkolwiek. Tu ktoś jest? Taki plac budowy to był must have
w grach z czasów PS2. Max Payne, w jakich grach jeszcze był plac budowy? W GTA chyba Liberty City Stories był plac budowy. Nie, najbardziej tym się kojarzy plac budowy z Max Payne'em dwójką, nie? Fifty Cent miał level też w takim, w podobnej lokacji. Scarface chyba też jakaś misja była. A tu ich mogę. Oh shit! Mam nadzieję, że nie zabiłem tego kolesia, którego miałem przesłuchać. Bo jeżeli go zabiłem... Nie, nie, jest, jest, jest koleś. To nie wiem, czy mógłbym przejść dalej etap, bo... Czasami niektórzy z nich mają jakiś kod, który trzeba wpisać. Bo inaczej nie da się przejść dalej. A ty co tutaj odskakujesz? Nawet go nie zauważyłem, gdyby mi nie wyskoczyła ikonka, żeby go złapać, to bym się nie zorientował, czy tu koleś był. A co tu nagle, gacie osrane? Już nie ma kolegów, to się przestraszył gościu. Zobaczymy, co nam może powiedzieć. Czemu jest tej bullseye? Aha. No, czyli trzeba strzelać go po głowie po prostu. Tyle to też i ja wiem. No nie, bullseye, znowu, kurde. A jak tu zostaną, do mnie przyjdzie wtedy? Czy nie? Fajnie, jakby do mnie przyszedł i po prostu bym go postrzelał po głowie. Nie musiałbym się z nim męczyć. O właśnie, ej! Ej, jak tu wróci, to się zesram ze śmiechu, nie? Tutaj jestem. No, wolałbym się do niego nie zbliżać, no nie będę kłamał. Ten tam cały czas trosztokuje. Przyjdzie czy nie przyjdzie? Dobra, jest. Over here, bullseye. Kurde, chyba go nawet nie trafiłem. Oh shit. Co ty tu za salta robisz? No ja akurat nie mam całego dnia, więc warto byłoby cię pokonać jak najszybciej, gościu. Chyba jak pokazuje na mnie palcem, to wtedy jest najlepiej do niego strzelać. Na razie to by się mógł zatrzymać w ogóle. Dobra, wkurwiłeś mnie trochę. Gdzie on jest? Chyba wyskoczyli jacyś nowi przeciwnicy, bo celownik wskoczył mi w inne miejsce. A jak nie, to po prostu... Ciężki będzie ten boss, bo już nie mam życia.
I nic się nie zapowiada na to, żeby je zregenerować. Come on, Frankie, you gotta keep up. No staram się, staram, proszę mnie nie wyzywać w końcu. Over here, Frankie. Dobra, nie będę go... O, ja pier... Zaraz mi amunicji zabraknie w ciulnie. Jak nie urok, to sraczka. Oła. Gościu, daj mi żyć. Dobra, muszę iść poszukać jakiejś broni. Uła. Dobra, jest, wiem, nazwę, może jeszcze później przyda, jasne. Jasne, jasne, luzik. Bardzo dzięki, bardzo dzięki. Bardzo dziękuję, że padłeś. Do zobaczenia następnym razem. Hej, Mamet, trzymaj się. Potrzebujemy cię w naszym składzie. No. Na razie jesteś potrzebny na zmywaniu. Nie w składzie, więc do zobaczenia później. Kurwa, coś ten buzaj mnie zaraz poskłada tutaj. Dobra, coś tam trafiłem, dziada. O, shit. Co ty mnie chcesz tu walić na tutaj? Co ty? Ale unik, ale unik. Gdzie uciekasz? Aj, shit. Dobra, poczekam chwilę, aż mi się życie zregeneruje chociaż trochę. Dobra. Gdzie ten zboczeniec pobiegł? Dobra, jest. Co, uciekasz? O, srał gacie. Dobra, jest szansa, jest szansa. Tylko muszę teraz połapać strażników i się trochę zregenerować. Kurde, jednak granie na medium to jest mega przedłużenie sobie tej gry, bo na easy to bym po prostu teraz przebiegł, wszystkich pozabijał i to by było na tyle. A tak to muszę się starać, chować, kryć. Kto to widział? Dobra, poczekam, aż tu podejdą. Nie ma się co wyrywać. Dobra, jest ich dwóch. Nie tak źle. O, shit. Chyba jest ich tam więcej. No a kto ma być? Shit. I'm all ears and you're all mouth, starting now. You've been hitting the Nochis and the Russians, costing the Kingpin big time. Big time. Dziękuję bardzo za pomoc. O kurde, kto tam strzela? Dobra, gościu, musimy się trochę wycofać, żeby sobie pogadać o życiu. Co by nikt z nas kulki nie dostał? Wypuścić cię? Jeszcze trochę. Przejdziemy na drugą stronę i może wtedy. I ta broń jest zdecydowanie lepsza niż M16.
wypuścić cię? Mówisz, masz. Kurde, nie zmieściłeś się w okienku. Myślałem, że idealnie się właśnie tak zmieści. O, to było unikalne przesłuchanie. Czemu tego nie wykorzystałem? Chyba, że się ktoś jeszcze znajdzie. Czy będzie tu dalej bullseye? Nie, chyba nie. Za mały stage, żeby walczyć z bullseye'em. Oh shit. Wow. Shooting star. A, nie zrobił. Chyba nie muszę tam wracać, co? Jesteśmy już u drzwiami u Kingpina? No tak wyglądają na takie główne drzwi, gdzie z buta wjeżdżasz. No na bank będzie ten Kingpin i Bullseye. Kurde. Ale piękne otwarcie drzwi. Ty kurwa gnoju. Take your time, Frankie. I got all day. Kurna, on ma broń. Kurde, nie mogę się doczekać tego PSP. Napisałem do kolesia, to mi potwierdził sprzedaż, ale jeszcze nie wysłał. Mam nadzieję, że jutro wyślę. No jutro poniedziałek, gdyby tak wypadało. Kurde, ale zazdroszczę trochę. Mam nadzieję, że będzie ci fajnie służyło. Dawno się na nic w taki sposób nie nakręciłem. No kurde, na takie PSP ładniutkie. Mam nadzieję, że właśnie wszystko będzie z nim git i będzie ci fajnie służyło. Jeśli wyślę. Ja no, jak trzeba potwierdzić wysyłkę, to raczej powinien to wysłać, nie? Bo to już nie są chyba te czasy oszukiwania na Elixie. Pewnie mają jakieś patenty, ale już chyba jest ich mniej, nie? Może muszę go uświadomić, że kasę dopiero dostanie, jak wyślę, jak odbiorę. Chyba jest świadomy, nie? A jak nie, to się dowie w swoim czasie. Kurde, gościu, przestań tańczyć tutaj. Ma tą zbroję swoją. Dobra, zmienię na MP5 i ja pierdolę. Staram się. Nic go w ogóle w głowę nie trafiłem już od dłuższego czasu. No ale jak on tańczy tutaj. Teraz pomimo, że potwierdził to, jak w ciągu 3 dni nie wyślę, to kasa wraca do mnie. No to lepiej, żeby zdążył wysłać, nie? O, rakun wleciał, król Oelixa.
Teraz na Elixie to są w ogóle przysługi Elix, to mega spoko sprawa, tani paczkomat i Elix trzyma kasy, dopóki towar nie przyjdzie. No jasne, właśnie sobie tak parę gierek już zamówiłem za Elixa. Dokładnie, spoko sprawa. Chyba... Więc się zastanawiam, czy do niego napisać i go ewentualnie uświadomić. Chyba możesz, będzie mu wtedy bardziej zależało, żeby to wysłać, nie? Koleś się zbugował. To mnie uratowało w tym momencie, że debil się zbugował. Że się chyba zgliczował w ścianie. Ale piękne. Kingpin? Okej, czyli przez pół gry atakowaliśmy nie te osoby, które trzeba. Dobry plan. Zajebiste. To kto chce się pozbyć Kingpina i Punishera w takim razie? A, jeszcze się musimy ewakuować. Helikopter. Yakuza, tak jest. Chodź. Ten z nożem w sercu se lata, jak u siebie na chacie. Czyli to w końcu Yakuza chce zaszkodzić Kingpinowi, czy kto? Może się to wyjaśni kiedyś. Skąd ich tu jest tutaj? Chodź tutaj, gościu. Tylko się muszę zastanowić, jak mu to napisać, żeby nie było, że nachalny jestem. No w sumie racja, ej. Kurde. To może lepiej mu nie przypominaj. W sensie, no to jest w jego roli, nie? Żeby to wysłać. Więc tak jakby to nie jest twój interes, to jemu powinno zależeć na kasie, żeby to jak najszybciej wysłać, żeby to jak najszybciej do ciebie doszło. Więc tak mi się wydaje przynajmniej. Że twoja rola się tak jakby już skończyła po wpłaceniu tej kasy, nie? Co się więcej interesuje? A jeszcze musimy się stąd ewakuować, tak? Nie wiem teraz kogo atakować, czy kogokolwiek atakować. Czy oni atakować będą mnie razem? A ja się muszę po prostu ewakuować do drzwi? Nie, to są jakieś działka, co jest? Kto to rozstawił tutaj? Tutaj w ogóle ziomki z Killzona czy z Splintercella przyszli. Cali na czarno, co jest? Bo z tyłu głowy mam coś, że nie ogarnię jak działa, bo dopiero jak mu napisałem to potwierdził, pomimo że
Ej, to może napisz, że hej, nie wiem, czy... Napisz coś w stylu, że nie chciałby być nachalny, ale jak coś, to tyle ma pan czasu, bo wtedy te pieniądze wrócą do mnie, nie? Więc rzeczywiście, dobra, jednak napisz. Chodź gościu. To chyba Yakuza rozłożyła te działka. Dobra. A wy mnie strzelacie od tyłu cały czas. Dobra, poczekam aż mi się znowu zdrowie zregeneruje. Koleś poszedł walczyć z działkiem. Nawet ja nie byłem aż tak głupi, żeby to robić. O dziwo. Koleś się nie widzą, gdzie jest tam. Ale kozak. Czy ktoś jeszcze tutaj został? Ja, są jeszcze. Czy jest tutaj u was jakiś boss, który mógłby mi powiedzieć, jak wyłączyć te działka? Oh shit. A to działko mnie zaczęło łapać po prostu. Jeszcze nie mam amunicji. Oh shit. Dobra. To wyglądało, jakbym się sam zabił. Bullseye mnie nie zabił. Zabiło mnie działko. Ale pierdziała. Ale odwaliłem. Może chwilkę poczekam, aż się sami powybijają. To jest dobry pattern, żeby nic nie robić. Ewentualnie rzucę granata przed siebie. Coś zadziałało. Grube tam shotguna zgubił i zaczął biegać. O, już coś tam podniósł, jakąś broń. A, one są sterowane przez kogoś. A, dobra, jednak nie warto było zwracać na siebie uwagi. Ale i tak jakby muszę obok ich przejść, więc... Więc tak jakby... Chodź tutaj. Czy żołnierze Fiska będą do mnie strzelać? Chyba o dziwo nie. Chyba mamy wspólnego wroga jak na razie. A nie, strzelają do mnie. To było bardzo niemiłe, tym bardziej, że wam pomagam cały czas. Cały czas, czyli od jakichś 3 minut z Yakuzą. O kurde. Fajnie by było skorzystać z tego działka, które tam jest. Przesłucham kolesia w międzyczasie, to odzyskam trochę zdrowia. Ile już tu jest osób zabitych, to jest masakra jakaś. Dobra, lecowanie grywa, jasne, bardzo dziękuję, że wpadłeś, Hopman. Dzięki za pomoc z Ruskiem jeszcze raz.
bo bez ciebie to by było ciężko, nie? Kupson w końcu odnalazł tajemnicze używanie punktów. Dużo ich tu jeszcze zostało? Dobra, to już był chyba... Widzę, że nadal jesteś ściśnięty, Max Payne, hehe, no. Powiem ci, że... Grałem sobie wczoraj na easy i było mega easy, a teraz gram na medium i jest tak troszkę zaawansowanie, ci powiem. Nie jest na lżej, nie jest najlżej, że tak powiem. Tym bardziej, że muszę chyba wybić dosłownie wszystkich pod koniec tego poziomu. Zawsze mi słyszy to i na koniec. Znaczy, odpalę. Teraz ja na koszt firmy. Gdzie to jest? Zajebiste. Dobra, tam chyba jeszcze tylko jeden typek został. Koniec tego balu całego, czy... O Jezus, mogliście już tam zostać w tym pomieszczeniu. Tak, to będę musiał was pozabijać. Gdzie biegniesz, gdzie biegniesz? Aha, jeszcze tutaj. Koleś nie wiedział, do kogo strzelać, czy do mnie, czy do nich. Siema. Wow, ale close up był. To już chyba wszyscy na ten moment. Już dajcie człowiekowi skończyć ten level. Czy ktoś się gdzieś jeszcze po krzakach chowa? No teraz tu do końca nie wiem, co ja mam zrobić. Chyba no powinienem wszystkich powybijać i po prostu sobie wyjść. I that's it. Ale dlaczego ta misja się jeszcze nie skończyła? Aha, okej. Na początku misji, nie wiem czy pamiętacie, zostawiliśmy C4 w skrzynce na listy chyba? Bodajże i musimy je zabrać z powrotem. Jednak się nie przydało. Jednak się nie przydało. Kurde! Dalibyście se siana już, co? Dobra, może zrobię taką małą ewakuację do drzwi razem z kolesiem. Aha, muszę sobie wysadzić wyjście, okej. Schowam się za palmą z kolesiem. Może pójdę kawałeczek dalej. Aha, oni tu będą napierać teraz cały czas. O nie, o nie, o nie. Czy jesteście gotowi na największy wybuch w historii gier wideo? Oh shit! Aaaa! No ale byłem w windzie przecież. Przeniosło mnie do windy.
Fakt, że zmarłego. Ale jednak do windy. Ale pierdziawa. Nie, będę musiał to powtarzać teraz pewnie wszystko. O nie. O nie. Tak jak na początku, to zabijanie w tej grze mega mnie jarało. Tak teraz już mi się nie chce, nie? Już jestem troszeczkę znudzony tym. Ale okej. Spróbuję jeszcze raz. Teraz już wiem, co zrobić. Wiem, czego się spodziewać. Skąd, jak i gdzie i od kogo. Więc zaoszczędzę sobie sporo czasu na wszystkim. Cześć, pieseł. Wow. A mi koleś z drzwi walnął. Tu by się przydało granata wrzucić, nie? No ile was tu jest? To jest jakaś batola. Nie mam amunicji do niczego, nie? No jakbym nie miał amunicji, to bym się prędzej poddał. Ale teraz już mam. Nie ma tu nikogo? Już? Dobra, czas opuścić to piękne miejsce. Kto do mnie strzelał? Dobra, po tej misji już na pewno kończę tego streama. Mam nadzieję, że uda mi się stąd wydostać. Nie wierzę w to po prostu, nie wierzę. Jeszcze raz. Najgorsze jest to, że jeszcze kamerka mi się zblurowała. No nie wierzę, po prostu no nie. Dobra, to i tak już jest końcówka streama, nieważne. Najgorsze jest to, że nie mogę zrobić rage quita, bo i tak już jestem pod koniec misji, więc po prostu muszę się stąd wydostać. Hej, siemanko kasztan, tak, niestety końcówka streama, witam cię bardzo serdecznie. Zostało mi jeszcze gdzieś 10 minut streama, kamerka mi się zblurowała, nie mogę nic zrobić. I muszę przejść ten poziom do końca, żeby mi się zapisało. Więc nie mogę zrobić rage quita, bo to już końcówka, więc... Więc siemanko, co tam, kasztan? Skończyłeś już tą arkanię w końcu, czy nie? Tak? Wow, super, elegancko. Cieszy mnie to bardzo. A co tam ci z losowania wyszło? Jaka gra? Konkretna beka na końcu. A co się działo? W sensie na pewno sobie odpalę, żeby zobaczyć, ale... Jestem troszkę ciekaw.
The Last of Us Part 2 jednak. Ej, to mega, jestem ciekaw, co jednak ci przyjdzie sądzić o tej grze. Tak wybrał los? No to Bóg tak chciał w takim razie. To jestem ciekaw, czy ci się spodoba. Koniec końców. Bo ja to tak średnio mi to podeszło. Ale już raszuję tą misję. Już po prostu chcę ją skończyć, nie? Najgorsze jest to, że oni się ciągle respią. Cały czas się respią. Zero odpoczynku, nie? Gościu, ja ci życie ocaliłem, a ty do mnie strzelasz. Wiesz co, końcówka jest tylko trochę przewalona. Znaczy, ja sobie grałem na easy w Punishera na poprzednim streamie. Znaczy nie na poprzednim, na pierwszym. Wczoraj. O, może coś jednak z tego będzie? Nie, nic nie będzie. I było całkiem easy. Później zmieniłem na medium. No i teraz przeciwnicy już mają lepsze bronie niż na pierwszym streamie, niż w pierwszych misjach. I są bardziej wytrzymali, więc automatycznie wszystko stało się cięższe. Na co średnio byłem przygotowany. Więc będzie grubo. W takim razie. Czy jest coś tutaj jeszcze? Tam słyszę jakieś strzały po prostu. No i teraz muszę się dostać do drzwi i je wysadzić. Po prostu. Spróbuj obrócić głowę, żeby czarne słuchawki były z przodu. Czekaj. A może... Nie no, wiesz co, ja już próbowałem. Czasami ona jak straci fokus, to jest straszna klapa, nie? Później już nie mogę tego odzyskać przez długi czas. Więc... Włączanie i wyłączanie też nie za wiele daje. Chyba, że może sfokusuję na słuchawki i... chyba nie za wiele. Nie za wiele to da. Mi się zdaje, że to też dlatego, że kamerkę mam po boku, a nie od przodu, wiesz? W sensie zrobić takiego X-Mena, tak? Coś takiego? Nie wiem. Nie wiem, na czym to polega, ci powiem. Właśnie już kiedyś robiłem takiego X-Mena i nie za bardzo to działało. Więc chyba po prostu... Albo jakąś kartkę kolorową? Kurde. Mam. Serio? Zaraz jak skończę tę misję, to popróbuję. Bo naprawdę to jest takie denerwujące. No tak często traci właśnie ten fokus. Że brzydko mówiąc, zesrać się idzie. Idę podłożyć tą bombę i tam będę stał z tym kolesiem, nie? Nie wziąłem bomby! Bo się skupiłem na kamerce. Come on, you bastard!
miałem Nikona D40 przy foceniu i na kontrastowych punktach łapał. Kurde. Zaraz pokombinuję z tym, wiesz, jak skończę streama, bo pierdolca idzie dostać, że tak powiem. I zaraz dostanę kolejnego, bo już widzę, że się respią nowi przeciwnicy. Panowie, o co ta bitwa? Dajcie żyć. Dobra, muszę utrzymać kolesia przez 30 sekund przy sobie. Jasne, jasne, kasztan, luzik. Kurde, jestem trochę chyba za blisko tych drzwi. Dobra, schowam się za kwiatkiem, nie powinno nic się stać. W takim razie. Dobra, jest, żyjemy. Ewakuacja udana. Yeah, boy. Udało się. No tu jest fokus fajny, no super. Moje linie papilarne. I nagle tego fokusu nie ma. Więc jest kozak. Koniec. Teraz łapię fokus może, jak pokażę kostkę z Mario? Czy nie? Nie, z tego nie będzie chyba. Something worth dying for. Kingpin was telling the truth. He's not behind any of this. It's Jigsaw. I left my card at home. Who's Jigsaw? I don't know. All I know is that his face is damaged somehow. Like, it's all cut up. That's why the nickname. There's a Yakuza gang, the Eternal Sun, moving in on the Nucci and Mercs operation you'd cleaned out. And? Guy named Takagi heads the gang, but Jigsaw's become his lieutenant somehow. He's leading the strikes on the other gang's territories. Find out who Jigsaw is and where he'll strike next. I can't dig anymore. They'll find out. Do it. I need to know. Aha, czyli w końcu dowiadujemy się, o co tutaj chodzi. Że to jednak nie Kingpin, a Jigsaw coś kombinuje. Więc to sobie skontynuujemy na jutrzejszym streamie w takim razie. A dzisiaj po prostu zapiszmy. I tak już jesteśmy mega daleko, jeżeli chodzi. A, jeszcze kocenka. You believed Mr. Fisk? Of course you did. You would... Hold it right there. Anything my client has said without his attorney present is inadmissible. Daredevil. Mr. Castle, don't say another word. Too late, Murdoch. Go home. Daredevil. Your attorney, I strongly... I don't need a lawyer. You're fired. Mr. Castle, this is very ill-advised. Objection noted and overruled. O kurde. Ale kozak. Well, nice of him to stop by. Where were we? We were talking about the Kingpin claiming Frank had been duped. Did you believe Mr. Fisk's claims? The fat guy seems sincere. So you now believe that someone manipulated you into attacking Fisk's business associates. For what purpose? To weaken Fisk's criminal empire. Alleged criminal empire. And make it ripe for a takeover. And you believe this Jigsaw guy and a Yakuza gang called the Eternal Sun were responsible? And you thought you'd keep them from moving in on old Nucci operations. Okay. To już jest jakiś tam start do następnego streama, do apartamentu. I znowu będziemy odwiedzać tą stocznię 79. Więc będzie ciekawie. W takim razie. No już jesteśmy w większej połowie gry, z tego co pamiętam. Więc będzie bardzo ciekawie. Mam aż dwie misje do wyboru. Elegancko. To ja uciekam w takim razie. Dziękuję wam bardzo za obecność i do zobaczenia na jutrzejszym streamie. Tradycyjnie, nie wiem o której. Zobaczymy jak to będzie. Więc no.
Dziękuję jeszcze raz za obecność i do zobaczenia jutro.